Hejcie, siemanko, ja jestem Brandon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Prey. Niestety tego nie przewidziałem, bo chciałem tam jeszcze chwilkę zostać, żeby z nim pogadać, a tu się nagle wszystko zrobiło takie dziwne i masakra. Musisz dostać się do swojego gabinetu. Zaktualizowałem twoją mapę. Musisz zobaczyć pewne nagranie. Wiem, że masz mnóstwo pytań. Okej, przepraszam was bardzo serdecznie za ten niesamowity początek. Sam się go nie spodziewałem, myślę, że wy też. Witam was raz jeszcze serdecznie w czwartym odcinku gry Prey. W kolejnym odcinku na tym kanale, w którym zajmiemy się zabijaniem kosmitów. Witam was, ciule. Cieszę się, że jesteście. Dajcie łapkę w górę, subika i lecimy z jabłkiem Matumazyla i piwo kaczka. Cokolwiek to znaczy, mam nadzieję, że troszkę mnie uleczy. Jeszcze sterowanie pamiętam, bo wiecie, tu dużo gier się gra, to tutaj dużo jest ten. Zjedz, dobra. I piwo sobie wypijemy. No i elegancko. Pewnie już mam fazę. Nie, czekaj, pokaż, mam fazę. Olgu siekło. Ej, dobra, ta kaczka musi być. Słuchajcie, jesteśmy w holu Tauriela, cokolwiek on znaczy. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że nasz bohater Morgan nie znajduje się jednak na Ziemi, w pięknym mieście, tylko w kosmosie, słuchajcie, w kosmosie. I to w kosmosie, dokładnie na orbicie Księżyca. Księżyca, który orbituje wokół Ziemi, która nie wiedzieć czemu nie wygląda na fajną i zamieszkaną. A dosłownie na początku odcinka, jak sami widzieliście zresztą, coś tam piżgło. I to chyba nas rozwaliło, coś nam wybuchło. Tylko mam nadzieję, że to była jakaś awaria, a nie coś, co awarię spowodowało. Na przykład mim, glut albo ten inny szatan, który mnie wcześniej wystraszył. Nieważne, tak jak słyszeliście głos January'ego. Patrzcie, tu jest Ziemia i ona wygląda troszkę oschle, nie? Troszkę tak jakby oschle. To jest rok chyba 2050, więc bardzo możliwe, że to będzie niedaleka przyszłość nasza, jak planetę zapuścimy i spalimy. Aczkolwiek, gdzie my jesteśmy? Zobaczcie. Tu trzeba wejść za pomocą karty dostępu. Teczka. Amunicja do strzelby chyba tam była, z tego co widziałem. Wodotrysk. Z wodotrysków kompletnie nie potrafię pić. Ale to przecież nie o to chodzi. Pisk, rzuciłem. Tu musimy uważać na wszystko, co podnosimy. Jak pamiętacie, te mimy, czyli te gluty, mogą się morfizować, amorfizować. Takie ładne słowo się nauczyłem wcześniej. Jakoś tak to szło. I one mogły przybierać kształt każdego przedmiotu, na przykład tego. Ale to jest akurat lampka, nie? Bo się dało ją uderzyć. Co ty to masz? Skórki od banana. Co mi to tak świeci? No, słońce, a co? Zobaczcie, tu jest nasza Ziemia. Tu jest Księżyc. Ta jasna strona, części satelity, no i my, nie? Kocham, jak gra mnie zaskakuje, a właśnie na początku tego odcinka to zrobiła. Co prawda ja przypadkiem sam zrobiłem błąd, że spadłem. Phantom mamy, no świetnie. Powiedzcie mi tylko, czy jakaś apteczka jest dozwolona u mnie, w sensie, czy mam? Nic nie mogę nawet zjeść. Słuchajcie, no trochę lipa. Ale mamy jeszcze takie działko. Co on ze mną robi? Co się stało? On we mnie czymś strzelił, widzieliście to? Masakra, ej, on potrafi się bronić. Ja go zastrzeliłem tą pianką. Spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Uwaga! Dowództwo stacji ogłosiło alert. Dzięki. Wszyscy członkowie personelu mają obowiązek natychmiast udać się do punktów zbiórki i czekać na rozkazy. Lej go, lej go! Gdzie on jest? Aj, zdążył we mnie strzelić. Ale jest do rozwalenia, zobaczcie, już pół życia mu zabraliśmy. Już mu pół życia zabraliśmy, nie było tak źle. Tylko trzeba chyba go uderzyć, jak się go już rypnie, to trzeba uciekać, bo on wtedy strzela tym swoim żółtym kleigiem. Nie wiem, co to jest w ogóle. No, ale co zrobię? On, patrzcie.
Uwaga! Aś odwinął. Dobra, leży. Ale masakra. Masakra, powiem wam, walka z fantomem. Tego jeszcze nie mieliśmy w tej grze, nie? Jak za te łapki w górę nie będzie, za mój wystraszony ryj, to ja was zniszczę. Mamy neuromoda, słuchajcie, a to dobrze, bo neuromod nam się przyda, wiecie do czego. Wymagana nekropsja. A spróbuję sobie w neuromodzie pogrzebać i nauczyć się nowej rzeczy. Neuromody. Patrzcie, mamy medycyna. Dzięki znajomości medycyny zwiększasz skuteczność apteczek o 150%. No to jest świetna opcja. A tutaj hakowanie. To nie chcemy na razie. Inżynieria. To jest naprawa, którą zrobiliśmy już sobie jedną. I siła. A ochrona to jest warunkowanie. Zmniejsza poziom zdrowia. Zwiększa do 115 punktów i kondycji. Czyli to jest takie bardziej na ucieczkę, na walkę, nie? Inżynieria wygląda chyba najfajniej z tego wszystkiego. Czyli naprawa. Ewentualnie medycyna. I hakowanie. A zróbmy sobie, słuchajcie, hakowanie, bo to pozwoli nam wejść do niektórych pomieszczeń. To może być przydatna sprawa. Mamy tylko jednego neuromoda, nie sprawdziłem. Neuromody 0. Czyli mieliśmy tylko jednego, dobra. Nieistotne. Teraz najważniejsze jest, żeby znaleźć apteczkę, którą właśnie znalazłem. Dobra, nieważne. Przeładowałeś? Okej. Okay. Ty weź apteczkę. Jak się jej używało? Chyba na E. Tak jest, użyta apteczka. Co prawda, super na mnie podniosła tego życia. Coś zjadłem, zobaczcie, coś tam, nieważne. Masz mało zdrowia? Tak, wiemy, przecież mi właśnie wlali jej. Relacja ocalałej z pierwszego dnia ewakuacji. Nie, za dużo czytania, nie? Szkoda czasu na te historie nudne. Substancje łatwopalne. Zapiszmy grę, bo w sumie pokonanie tego ziomka to nie był taki super łatwy pomysł. Ale widzę, że tego się chyba nie da zniszczyć, więc w sumie nawet, wiecie, lepiej dla nas, nie? 2030. O. W pełni uruchomiono... 2020. O, zobaczcie. W pełni uruchomiono stację Talos 1. Nie, moment, to musimy od tej strony, musimy, zobaczcie. Cicho, mów teraz, mów, o. 1963. Ściśle tajne, zimnowojenne negocjacje doprowadzają do wspólnej pracy Amerykanów i Rosjan nad obiektem badawczym znanym jako klietka, czyli klatka po rosyjsku. Produkowane są w nim szkielet i najważniejsze systemy awaryjne stacji, która otrzyma nazwę Talos 1. Okej, okay, czyli konspiracja. Rosja i Ameryka zbudowali stację w ukryciu przed wszystkimi pozostałymi, żeby się na nią ewakuować, kiedy zniszczą planetę. I chyba właśnie to zrobili. 1964. Po próbie zamachu na Kennedy'ego i odejściu Chruszczowa, Stany płacą za prawo wykorzystania klietki do prowadzenia testów. Okres ten, znany jako projekt Axiomat, doprowadza do szybkiego rozwoju wiedzy o materiałach nowej generacji oraz bionauk kluczowych dla modyfikacji neuronowej. Okej, czyli teraz w klatce robią testy. My cały czas w tej klatce od 1980 do 1994. Sytuacja geopolityczna powoduje przerwę prac w ramach projektu Axiomat. Fatalny incydent pobieg, podczas którego ginie dwóch naukowców, kładzie kres badaniom w obiekcie klietka. Czyli zepsuli klatkę, bo coś na nie wybuchło? 2025. Sformowana zostaje Rada Nadzorcza Transstaru. Firma kupuje i prywatyzuje obiekt klietka, przebudowując go z dbałością o bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania. 2030. W pełni uruchomiono stację Talos 1. To krok milowy dla prywatnego sektora przemysłu kosmicznego. Wypuszczono pierwsze neuromody, pozwalające na radykalne ulepszanie ludzkiego ciała i umysłu. Okej, okay, czyli wszystko kręci się wokół tego, że była sobie tajna stacja kosmiczna, którą kupił Transstar, czyli firma, która się, która stację nazwała właśnie swoją nazwą i prowadzi to badania, chce tu założyć kolonię ludzi i po prostu zrobić tak, żeby to wszystko było bezpieczne, nie? Jezus! Ale ich tu dużo, ale ich tu dużo! To jest jakieś duże niefajne, zobaczcie. Zabij.
Powiem wam, że tu trzeba się trzymać na baczności, bo tu ze wszystkiego co chwilę wyskakują jakieś syfy. Głos mimiczny, ja nie mogę nic z tego wyjąć nigdy. Przeszukaj. Nie wiem co wziąłem, serio. Mi się cały czas miesza jedynka z dwójką i nie mogę szybko przyłączyć broni, nie? To jest masakra. Ale nie zostało nam dużo tej amunicji. Chociaż nie, w sumie nie jest tak źle. Musimy uważać, żeby jej nie zużyć za szybko. Czyli pod jedynką mamy klucz, pod dwójką mamy broń. To jest wszystko, wiecie, do zapamiętania, nie? Zerwałem kwiatek jakiś i wziąłem jakiś znowu kamień dziwny, nieważne. Tu jest fotel, na którego nie mam siły podnieść nawet, świetnie. Skórka banana, no tęskniłem. Bez skórki banana to ja bym tutaj, to ja wam ciężko by było przetrwać. Okej, okay. Makaron udon. Czy mamy coś do jedzenia? Zobaczcie, musimy mieć coś do jedzenia w końcu, przecież no to bez przesady, halo. Weź zupę sobie zjedz. Co to jest? Skórka cytryny. Może ją wywalimy w sumie. Autosortowanie. Wow, jak podzieliło fajnie. No i ekstra. Mamy kwiatki, tu jest amunicja. Organ tyfona. Znajduje się tam egzotyczny materiał stosowany do produkcji neuromodów. Czyli jak to zbierzemy, kiedyś się nauczymy wydobywać z tego ten materiał do produkcji neuromodów, to będziemy sobie je robić sami. To jest przydatna opcja, nie? Ale rzeczy takie jak, myślę, papier. Zardzewiała cewka niech zostanie, plastikowa rura, zużyty drut, banany, skórka cytryny, wypalone cygaro? No dobra, no nic nie zrobię. Mamy 29 tylko punktów życia, a to jest cholernie mało. Tam coś się rusza, zobaczcie. A gwieżyczka. Zapiszmy, co? Dobra, zapis poszedł. Ona do mnie strzeli. Hehehe. Ej, co jest? Aha, nie mogę tego strzelać, myślałem, że mogę. Rozstaw. F nieś, a... O, teraz patrzcie. Wieżyczka automatyczna, likwidator wersja 0.7.6. Wieżyczka aktywna. Skanuje cel, nie wykryto materiału obcych. Ty, to jest mega! Zobaczcie, to jest takie przenośne działko. Ja to rozstawiam i to walczy za mnie, to jest genialne. Gdzie mamy się dostać? Musimy dojść tam na górę do materiału wideo, no dobra. Chodź, chodź, chodź. Słyszymy pomidory, jakieś jedzenie. Cicho, jesteś zamknięty. I zjedzmy sobie to, co zebraliśmy, bo my żarcia potrzebujemy teraz serio, jak nigdy. Podniosło się zrobione do 43. To wiecie, zawsze jest coś więcej, nie? Ja bym teraz wszedł po schodach do góry. Zasada w horrorach i grach typu sci-fi, bo to nie jest w sumie taki typowy horror, jest taka, że jeżeli idziesz i pojawiają ci się po drodze potwory, to znaczy, że idziesz dobrze. To jest w sumie w większości gier tak jest. Rozstaw, skanuj. To trzeba przestawić, ale nie mam jak. A my idziemy jeszcze do góry? Chyba jeszcze do góry trochę. A tutaj? Hakuj, co to jest? Umiejętność hakowania umożliwia obejście systemu bezpieczeństwa stosowanych w panelach dostępu. Na wyższych poziomach umiejętności możesz również włamywać się do systemów robotycznych. Takich jak wieżyczki i operatory. No czyli do tego ziomka na przykład do tyłu, co mieliśmy go z tyłu, nie? Hakuj używając WASD. Aha, czy taka mamy główka? Zobaczcie, taka mamy główka. Aha, no to jest czas. Tego nie wolno. Okej, nieważne, bo... Jeszcze raz. Wow, to jest za każdym razem inny, zobaczcie. Przejdź tu, łamago. Powiem wam tak, to wcale nie jest takie proste. Ja wiem, że 10 HP zabiera. O Jezus, ostatnia próba. Zresztą nie, 7 sekund to jest przecież. I literkę naciskamy. No dobra, no rzuciłem się już.
Ta sceneria bardzo przypomina mi tą scenerię w Somie, kiedy musieliśmy w takiej serwerowni coś odłączyć. I tam był taki duży, którego się nie dało zabić. Chroń mnie, misiu. No. Tam jest Phantom, zobaczcie. Czyli co w końcu, bo nie rozumiem, ziomuś. Ale tam jest Phantom, więc już się boimy. Ładuj w niego, ładuj w niego! O kuźwa. Rozwalił mi go. Nie ma szans. Doszło do naruszenia stanu kombinezonu. O ile do naprawy kombinezonu nie zostanie użyty zestaw kombiłatek. Nastąpi stopniowa utrata tlenu, można go uzupełnić. Nie mam szans z nimi wygrać, zobaczcie. Nie było opcji. Z jednym jeszcze, ale z dwoma na pewno nie. Chyba żebym postawił tą wieżyczkę, zamroził ich i dopiero wtedy ładował. To może być fajny pomysł. No. Dowolny przycisk, jesteśmy przy wieży. W słabym miejscu się zapisało w sumie. Chodź do mnie. Podejdź bliżej, no chodź. Stopnij, już teraz możesz. Ten jeszcze nie wyczaił chyba. No ale mi świsnął teraz. Co? Nie ma szans na pokonanie tych ziomków, nie dwóch naraz. Jest jakaś masakra z nimi. Albo taktykę na nich mieć, albo drugą wieżyczkę znaleźć i rozstawić. To jest nie pomysł. Tak zrobimy, słuchajcie. Ty stój, a ja uciekam stąd. Nieważne, zamknęliśmy ich i zniszczyli wieżyczkę, więc to jest swój problem. Ale poczekajcie, zobaczmy tak, czy my tu coś mamy ciekawego. Przeładuj się. Trzeba by znaleźć jeszcze jedną wieżyczkę, bo bez tych wieżyczek my nie mamy najmniejszych szans z tymi ziomkami. Toalety. Apteczka, dobrze. Bo z tym życiem, które mamy, oni mają nas faktycznie na hita, nie? A to kompletnie nie ma sensu, bo wiecie, no... Patrzeć jak umieram, to ja mogę sobie sam, poza odcinkiem. Dobra, wypił apteczkę. Kosmiczna winda, nie będę nic czytał teraz. To jest kibel. A ja tu nie byłem? Nie, byłem na innym piętrze chyba, nie? No... Jakieś aloes, to weźmiemy sobie tak profilaktycznie, bo wiem, że wszystko trzeba zbierać z ziołami, bo z tego się potem fajne rzeczy wychodzą. Okej, okay. Pójdźmy tędy. Employee orientation, co? Jezus, jak się wystraszyłem. Zgoń się, śmiecią. No wal w niego! Jeszcze jeden, tak? Musimy jeszcze, słuchajcie, obczaić tą zmianę przedmiotów, no, bo to jest... Ja podczas walki muszę to robić szybko i sprawnie, a ja się wlekę z tym, jak nie wiem. Okej, okay, co tam wyświetlasz? Coś tam, jakaś kamera? Aha, to jest o neuromodzie prezentacja. Że tam wiecie, że
Jak się dziubniesz w oko, to masz tam super skilla, nie? Jak w wielkim skrócie. Spierdzielę to wszystko. Czy ma ktoś jakieś piciu? Tam byliśmy. Coś mi się widzi, że bez wieżyczki mojej to my tu niewiele zrobimy. Słuchajcie, niewiele. A wieżyczka, przynajmniej na razie, nie zapowiada się, żeby w ogóle gdzieś tu stała. Tu pokonaliśmy tego ziomka jednego. Czyli tu byliśmy. Czy coś tutaj... Co to takie? Aha, to jest chyba nasza stacja. Zobaczcie, my tu gdzieś jesteśmy. Ale dupne to, synu. Jak księżyc. Security. Może w security będzie wieżyczka. Ooo. No gdzie my tam, kurde? Szyfry już łamać umiem, nie? Nie! Zniszcz to. Zbadaj. A ja to chcę złamać, no halo. Nie. He, he, he. Dobra, czyli co, tu nie wejdziemy, tak? A szkoda, bo tu na 100% jest broń. Dobra, szukamy dalej. To piętro mamy ogarnięte chyba. Aczkolwiek tam w środku nie byliśmy, zobaczcie, tam może coś stać, jakieś kasy. Apteczka, dobra, jest miodzia. Aż mnie wystraszyłeś teraz, wiesz? Teraz mnie wystraszyłeś. Gin, glucie jeden. Nawet bym cię z nosa nie wydłubał, wiesz? Żal.pl. Dobra, weź sobie przyćpaj apteczkę i weź sobie jabłuszko. No i elegancko, 90 HP. Słuchajcie, już jest lepiej. Ja wiem, że taka gra jest trochę monotonna, bo ja tak chodzę i szukam, no ale myślę, że takie gierki singlowe są fajne. Jeżeli wam się to nie podoba, napiszcie mi o tym po prostu, no bo ja wiecie, inaczej to ja tego nie obczaję sam. A jak mi powiecie, to już zupełnie inna bajeczka, nie? A z tej strony? Czekajcie, mam mindfucka. Z której strony przyszliśmy my? I co jest tutaj w tej windzie? Czy co to... Główna winda, no wiedziałem. Wezwij. Uszkodzenie w arboretum, czyli na jakiejś górze, tak? Ona pewnie tam siedzi, no to świetnie po prostu. Po prostu super. Kto dzwoni? Poruszanie się po stacji może być trudne. Główna winda jest uszkodzona. No zauważyłem. System twierdzi, że wszystko jest w porządku. Ale kod diagnostyczny zmienia się przy każdym moim zapytaniu. Dam ci znać, gdy znajdę na to jakiś sposób. Okej, czyli wychodzi na to, że... winda jest uszkodzona przez coś, co nie jest pochodzenia technicznego, czyli przez jakąś obcą technologię, czyli przez fantomy albo inne gówna w serwerowni. I pewnie będziemy musieli je zabić, ale ja jestem pewien, że teraz tego nie mogę zrobić, bo jestem po prostu za słaby i szkoda mi życia i czasu i wszystkiego. No jedyne co mogę zrobić, to zapisać grę i zacząć odcinek na nowo, żebyście obejrzeli go później. Bo wiecie... No minęło już 20 minut, musimy kończyć ten odcinek. Niestety ja bym chciał z wami pograć, ale to jest gra na odcinki, tak jak prosiliście. No i co, no tyle. Ja wam serdecznie dziękuję, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, to tam zawsze się daje, nieważne. Mam nadzieję, że ta seria jakieś tam wyniki osiąga i że wam to się podoba, to co robię, że robisz się błazna. Dzień dobry, Talosie. Gram w gry. Cały perk. Cicho, bądź teraz z tobą, z widzami rozmawiam, cicho. I co miałem powiedzieć? Cześć, do zobaczenia niedługo, siemanko. Fuh.